którzy jeszcze nie słyszeli, chociaż myślę, że trudno w ogóle było tego nie słyszeć, bo przez ostatnie kilkanaście dni wszędzie o tym trąbimy, że obchodzimy jako społeczność Sales Angels, jako największa społeczność ludzi sprzedaży w Polsce, obchodzimy właśnie już szóste nasze urodziny. I z racji szóstych urodzin, czyli sześciu lat od pierwszego spotkania Sales Angels w 2015 roku, zaaranżowaliśmy z naszymi partnerami, różnymi partnerami, całą masę różnych wydarzeń. Ostatnio mieliśmy webinar na temat zdrowia, jak dbać o swoje zdrowie, a dzisiaj mamy inny webinar. Mamy dzisiaj nawet webinar w formie debaty, jak dbać nie o zdrowie, ale jak dbać o swoje pieniądze. Jeżeli część z Was się zastanawia, ale no jak to przecież, po co my tutaj mamy mówić o pieniądzach? Przecież Wy jako Sales Angels jesteście od sprzedaży. Tak, jesteśmy od sprzedaży, ale często o tym powtarzam, że staramy się dbać całościowo o to, jak ludzie sprzedaży są postrzegani, ale też jak sobie w życiu dbają, jak sobie radzą. Więc na pewno człowiek, który w życiu osiąga sukcesy, to nie tylko potrafi sprzedawać, potrafi też zadbać o swoje zdrowie i potrafi zadbać o swoje pieniądze. A zatem dzisiaj będzie właśnie o pieniądzach, a skoro o pieniądzach, to z ludźmi, którzy się na tych pieniądzach znają bardzo dobrze. Ja dzisiaj będę w roli tutaj prowadzącego, żeby było to jasne, to nie ja będę mówić o pieniądzach, chociaż pieniądze lubię, ale są ludzie, którzy je lubią, jeszcze się znają świetnie na tym, co z nimi robić, żeby mieć ich jak najwięcej. To zresztą, o czym pisałem wcześniej w zapowiedziach. A więc, moi drodzy, ze mną dzisiaj tutaj, jak zresztą widzicie, jest obok właścicielka galerii i domu aukcyjnego Xanadu, Agnieszka Gniotek. Dzień dobry, cześć. Zaraz obok jest Grzesiek Michalski, który mi napisał taki opis długi na temat tego, czym się zajmuje, więc ja będę teraz całkowicie na spontanie mówił, że jest doradcą finansowym Finance od produktów oszczędnościowych. Oprócz tego jest właścicielem strefy finansów Prestige, która specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych, niekonwencjonalnych nawet powinienem był powiedzieć, w tym przede wszystkim whisky. Ale nie tego whisky, które pijemy, tylko tego, w które się inwestuje. To też. A to zaraz o tym sobie powiemy więcej. I dalej po prawej mamy Jacka Jakubiuka, czyli dyrektora do spraw rozwoju z Mennicy Skarbowej. Człowieka, którego ci wszyscy, którzy na Sales Angels przychodzą od kilku lat, pewnie już zdążyli poznać, bo Jacek często siedział w pierwszym rzędzie tam na rondzie ONZ i często tam... Minutował. Tak. Witam bardzo serdecznie, cześć. Także skład mamy mocny. Bardzo Wam dziękuję, bo z jednej strony Wy jesteście przedstawicielami swoich firm, ale jednocześnie jesteście partnerami. To dzięki Wam nasza impreza urodzinowa, czyli kulminacyjny punkt świętowania, celebracji naszych szóstych urodzin jest w tak fantastycznym miejscu. Także dziękuję Wam za to, ale żeby było jasne, to nie znaczy, że dzisiaj będziemy sobie tutaj słodzić. Jeżeli ktoś z Was spodziewa się, w związku z tym, że Agnieszka jest ekspertem od dzieł sztuki, Grzesiek od whisky, tego inwestycyjnego whisky, a Jacek od złota, to będziemy teraz tutaj chwalić tylko swoje inwestycje i mówić, że to są wszystko najlepsze, bo tak nie będzie. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest sprawić, żebyście mieli trochę więcej informacji na temat, co robić ze swoimi pieniędzmi, żeby je pomnażać, żeby nie tracić na coraz wyższej inflacji, bo jak wiemy, ta inflacja dzisiaj już jest prawie 5%. I pewnie zacząłbym właśnie od tego, żebyście trochę mi powiedzieli, może tak trochę Agnieszko zaczynając od Ciebie, żebyście tak patrząc ze swojej perspektywy powiedzieli, jak Wy dzisiaj postrzegacie ten rynek inwestycyjny pod kątem właśnie szans i aktualnej sytuacji. Czy w ogóle inwestować, w co inwestować, tak w kilka minut, jeżeli możesz powiedzieć, jak na to patrzysz? To znaczy na pewno jest to, każdy moment jest dobry na inwestycje, ale taki kryzysowy chyba jest jeszcze lepszy. Z kilku powodów. Inflacja to jest jeden z tych powodów. Bardzo niskie, zerowe w zasadzie stopy procentowe. Też to, że trochę żeśmy pozmieniali priorytety w swoich choćby firmach i też nie inwestujemy na przykład w rozwój powierzchni biurowej. Pewne rzeczy inaczej zarządzamy, nimi inaczej kumulujemy. Też sporo osób myśli, nie ukrywajmy tego, emigracji i także te inwestycje, które da się włożyć do walizki, mają bardzo często więcej sensu niż te, które musielibyśmy tu pozostawić. W związku z czym jest bardzo dużo przesłanek, żeby swoje pieniądze inwestować, ale też dla wielu osób ten inwestycyjny aspekt może nie być najważniejszy, ważna dla nich będzie ochrona kapitału, czyli to, żeby przenieść wartość pieniądza w perspektywie czasowej. Okej. Wspomniałeś o emigracji. Ja często słyszę, że właśnie teraz wszyscy mają wracać do Polski, więc ale żeby było jasne, w politykę nie wchodzimy. Nie wchodzimy. Tak, nie zostawiamy ten wątek. Dzisiaj nie będziemy się sprzeczać na argumenty inwestycyjne, ale nie na tematy polityczne. Grzesiek, a z Twojej perspektywy, jak Ty patrzysz na dzisiejszy rynek, jeżeli chodzi o szanse inwestycyjne? No jeżeli chodzi o szanse inwestycyjne, to przede wszystkim inflacja bardzo mocno pomaga, ponieważ też skupmy się na tym, komu inflacja pomaga, komu przeszkadza. Podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o kwestię inflacji, jest to, że
ubożeją ci, którzy zaczęli oszczędzać na koncie, a bogacą się ci, którzy są najbardziej zadłużeni, czyli rządy, czyli ogromne korporacje, które lecą na sukcesie kredytowym. Ponieważ inflacja powoduje to niskie stopy procentowe, że łatwiej nam spłacać kredyty niż oszczędzać pieniądze, więc dorobek życia nas jest przejadany, a jak wiemy, nie znam nikogo, kto zaoszczędził za dużo, więc jeżeli mamy rozmawiać o inwestycjach alternatywnych, a takimi tutaj jesteśmy wszyscy przedstawicielami na dzień dzisiejszy, to pytanie do każdego z nas w sercu, czy zabezpieczyłeś swoją rodzinę na wypadek śmierci, czy oszczędzasz na emeryturę? Jeżeli tak, rozszerz swoją działalność o tematy inwestycyjne. To jest taka kropka na D. Nie buduj domu od dachu, zacznij od fundamentów. A co do kwestii inwestycyjnych, to zawsze w kryzysach najlepiej się mają elementy ekskluzywne, alternatywne, wyjątkowe. Zawsze Ferrari ma najwięcej sprzedaży, jeżeli chodzi o samochody w momentach kryzysu. To jest tak ciekawy paradoks swoją drogą, nie? Że właśnie produkty prestiżowe, takie premium, sprzedają się właśnie najlepiej wtedy, kiedy jest kryzys, więc pytanie, czy faktycznie ten kryzys jest. Jacek, a z twojej perspektywy, ty jesteś przede wszystkim taki kojarzony od razu z rynkiem złota w Polsce, takie pewnie pierwsze skojarzenie, które też gdzieś wszyscy myślą, złoto, to kurczę, jak są kryzysowe czasy, to na pewno to jest świetny czas na inwestowanie w złoto. Jak ty postrzegasz dzisiejszy rynek, powiedz? Tak, ja bym chciał zacząć od czegoś innego, bo jakby na początku każdej drogi, każdy z nas jest inwestorem i powinien inwestować przede wszystkim w siebie i podwyższać swoje kompetencje, chodzić na sales angels i podwyższać swoje dochody. To jest jakby pierwsza rzecz. Mieliśmy trochę zaburzoną taką sytuację, bo wielu z nas po prostu nie mogło rozwijać swoich biznesów, bo nie mogło, bo po prostu mieliśmy pozamykane lokale gastronomiczne, hotele i tak dalej, i te branże bardzo mocno to odczuły. W takiej sytuacji ciężko było rozwijać się w tym, co tak naprawdę umiemy, bo jeżeli zdobywamy jakieś kompetencje, później przekładamy je na pieniądze, otwieramy na przykład lokal gastronomiczny, otwieramy następne lokale, to jest coś, co umiemy robić najbardziej, przynosi nam najlepsze stopy zwrotu. I dopiero jeżeli mamy uzupełnione tą kwestię, możemy się brać za rynki kapitałowe, inwestycje alternatywne czy inne rzeczy. Jeżeli mamy tą nadpłynność, z którą nie wiemy, co zrobić i chcemy się zdywersyfikować. Więc jakby sam początek był dosyć trudny i teraz dużo ludzi musi przemyśleć w ogóle, czy nie przebranżowić się, nie zacząć z powrotem jeszcze raz od tej inwestycji w siebie. Okej, jakby tak, tutaj, tak postrzegam rynek. Żeby było, ja tu byłem przekonany, że ty będziesz tutaj mówić o tym właśnie, że inwestycje w trwałą taką realną wartość, tak? Bo tu kryzys, to trzeba kupować coś, co ma realną wartość. A to powiedziałeś o inwestycji w siebie, żeby to, Marcin, inwestowanie to też jest praca. My też musimy się znać na pewnych rzeczach, żeby je robić, bo jeżeli się na czymś nie znamy, to prawdopodobnie zrobimy to źle. To, że mamy otoczenie niskich stóp procentowych, tak jak mówiliście, dużą inflację, żeby policzyć jakby nominalna inflacja, nominalna stopa depozytowa to jest zero, okrągłe. Żeby obliczyć realną, odejmujemy inflację, czyli mamy poniżej 5%. I to nam daje przełożenie na to, co się dzieje na przykład na tych przysłowiowych lokatach, na których w zasadzie to było najprostsze dla nas do oszczędzania, że wrzucamy na lokatę, tam jest jakiś procent, czujemy się bezpiecznie, bank jest blisko drukarki, nie upadnie, bo jest fundusz gwarancyjny i tak dalej, czujemy się z tym okej. No tylko, że teraz ta gotówka, która jest w banku, jest gorącym pieniądzem i bardzo łatwo, nie wiedząc, jest wsadzić pieniądze gdzieś, gdzie nam obiecają złote góry, a później jakby nie zobaczymy ani złotówki, bo jakby nie przekalkulujemy sobie ryzyka. Czyli musimy wiedzieć, musimy się edukować, między innymi też dzisiejsze spotkanie jest właśnie po to, żeby wyedukować siebie. Jeszcze kończąc, przepraszam. Jest badanie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o profil inwestora i tam zawsze pokazują, czy inwestujemy na pełen etat, czy po godzinach i tak dalej, czyli to też jest dla nas praca. Musimy pamiętać, że inwestowanie też wiąże się z naszym wysiłkiem. Ale są takie klasy aktywów, gdzie musimy wiedzieć na ich temat trochę więcej, pewnie takie, które musimy wiedzieć trochę mniej. I za chwilę do tego dojdziemy, bo ja muszę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, zaplanowaliśmy sobie dzisiejszą rozmowę mniej więcej na około godzinę, ale też będą Wasze pytania. Ja tutaj mam ze sobą tablet, jak już zauważyliście. W związku z tym, że mam tablet, to chciałbym tutaj podkreślić wagę tutaj odpowiedniego wpisywania pytań. To znaczy, będziemy sobie rozmawiać, będziemy debatować na różne kwestie inwestycyjne, ale na koniec będę chciał odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania, więc wpisujcie na czacie, pisząc do panelistów i wszystkich uczestników, nie tylko żebyśmy my widzieli jako paneliści te pytania, tylko też wszyscy pozostali, żeby te pytania się później nie dublowały. Także pamiętajcie o tym, wpisujcie na bieżąco te pytania, ja później będę je wyszukiwać i na koniec sobie do nich wrócimy. A zatem, moi drodzy, po takiej krótkiej rozgrzewce teraz dopiero się zaczyna, bo jest ważny punkt. To znaczy,
Ja myślę sobie o tej części edukacyjnej i o tym, jak ważne jest to, żebyśmy my jako ludzie sprzedaży nie tylko umieli, tak, poprzez swoje świetne kompetencje handlowe zarabiać pieniądze, ale też wiedzieli, co z nimi robić. Myślę sobie o takich bardzo praktycznych przykładach. To znaczy, wyobraźcie sobie teraz, to jest zadanie dla każdego z was, mamy trzy osoby. Pierwsza osoba to handlowiec. Handlowiec, który zarabia gdzieś około średniej krajowej, może trochę więcej, bo chodzi na Sales Angels, więc jakby ma dobre kompetencje, więc zarabia więcej. Tak, co Jacek powiedział. I teraz handlowiec ma 20 tysięcy. W co ma zainwestować? To będzie, Agnieszka, zadanie dla ciebie. Dla Grześka będzie Sales Manager, który odłożył 50-70 tysięcy. W co miałby zainwestować? A Jacek dla ciebie dyrektor sprzedaży, który już ma odłożony minimum 200 tysięcy i więcej, w co mógłbyś zainwestować. Także powiedzcie, jakbyście ze swojej perspektywy, co byście zaproponowali takim osobom. Oczywiście my tutaj nie mówimy, że to jest jedyna... To nie jest porada inwestycyjna? Tak, to nie jest porada inwestycyjna. Nie jesteśmy lekarzami, którzy będą mówić, jak leczyć. My tylko będziemy mówić o swoich pewnych pomysłach i opiniach na temat aktualnych możliwości inwestycyjnych. Także Agnieszko, ten handlowiec, który ma dzisiaj 20 tysięcy, ogląda nas, teraz myśli sobie, kurczę, na lokacie tracę, to co? Ja się tutaj zgodzę z Jackiem. Ja wiem, że uzgadnialiśmy, że się nie będziemy zgadzać, ale ja się zgodzę z Jackiem i bardzo często jestem pytana, to tak naprawdę ile muszę mieć pieniędzy, żeby zacząć inwestować w dzieła sztuki? A ja zawsze odpowiadam minimum jedną godzinę tygodniowo. Bo to jest właśnie kwestia tego, że warto by było jednak posiadać wiedzę. Może niekoniecznie wiedzę o sztuce, ale tę wiedzę o rynku sztuki już tak. I wracając do twojego pytania o te 20 tysięcy, to ja powinnam odbić piłeczkę i zapytać 20 tysięcy w jakiej perspektywie czasowej? Kilkuletniej. Bo czy masz je dziś? Nie pytam na ile chcesz zainwestować, tylko w jakiej perspektywie czasowej masz te 20 tysięcy? Czy masz je dziś? Czy będziesz je miał na przykład przez rok po, nie wiem, 2-3 tysiące miesięcznie i tak dalej? Bo to też jest istotne przy strategii inwestowania. Mam dzisiaj 20 tysięcy, które odłożyłem przez ostatnie lata i dzisiaj mam je na koncie i teraz chcę zerwać lokaty albo nie chcę je dalej trzymać. Chcę je zainwestować gdzieś indziej. Gdybym miała udzielić jednej prostej, jednozdaniowej odpowiedzi, to inwestowałabym w sztukę artystów średniego i starszego pokolenia, ale artystów żyjących, którzy mają bardzo mocny dorobek, ich prace są w kolekcjach muzealnych, natomiast to są twórcy, którzy dalej jeszcze działają na rynku, no ale wiadomo, że nie będą wieczni. I od razu moje pierwsze skojarzenie jest takie, no Agnieszka, ale przecież żeby inwestować w sztukę, to trzeba się znać. Jest taki... I to jest ta jedna godzina tygodniowo. To jest ta jedna godzina tygodniowo, ale jeżeli ktoś powie, kurczę, ale jestem taki zajęty, ja nie mam czasu nawet tej jednej godziny, to wtedy odpada inwestowanie w sztukę? To wtedy albo masz bardzo wysokie jakby tolerancje na ryzyko i przyjdziesz do mnie i zaufasz mi bezgranicznie. I szczerze powiedziawszy, ja nie lubię tej sytuacji, bo lubię mieć partnerstwo. Czyli zawsze możesz też wybrać doradcę, któremu zaufasz bezgranicznie i powierzysz mu swoje pieniądze. Nie uważam, żeby to było dobre. Tak, jakby jeżeli nie potrafimy poświęcić choć troszkę czasu na to, co robimy wokół naszych pieniędzy, to być może warto wybrać obszar łatwiejszego inwestowania. Może do Jacka. Być może do Jacka, ale ja jeszcze będę przy tobie, przy tych dziełach sztuki, bo takie skojarzenie, pierwsza moja myśl jest taka, że jednak na dziełach sztuki po pierwsze trzeba się trochę znać, a po drugie, że są drogie. Nie, to ostatnie kompletnie nie ma pokrycia w prawdzie. To jest tak jak ze wszystkimi segmentami. Możesz kupić dzieło sztuki za 2000 zł młodego artysty, który najprawdopodobniej nie zrobi kariery, ale możesz trafić na takiego, co zrobi. Możesz kupić... Mam wiedzieć, który to ty wtedy powiesz o tym, który to jest? W obszarze młodych artystów nie, bo nie jestem wróżką. To są bardzo młodzi ludzie, więc mogą ze swoją karierą zrobić wszystko. My możemy optymalizować ryzyko, ale w tym segmencie młodej sztuki to ryzyko będzie. Natomiast możemy to ryzyko wyeliminować poprzez właśnie te 20 tysięcy, czy nawet trochę więcej i zainwestowanie w artystów średniego pokolenia i starszych, żyjących o ugruntowanej pozycji. Wtedy tego ryzyka nie będzie. Czyli ten handlowiec, który dzisiaj ma 20 tysięcy, może kupić ile takich dzieł sztuki za tą kwotę? Różnie. Może kupić 4, może kupić 2, może kupić pół i na przykład umówić się z galerią na spłatę reszty w ratach. Dobre galerie. Tak można? Można. Można zaufanym klientom. Wiesz co, to jest tak, że jeżeli przychodzi do mnie klient, nieważne czy on przechodzi nóżkami przez próg galerii, czy on przychodzi poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, to ja wychodzę z założenia, i to jest zresztą bliskie naszej społeczności, ja wychodzę z założenia, że taka osoba wydała już u mnie pieniądze. Skoro wydała, to tylko rozmawiamy o tym, na co. Co jest dla ciebie najlepsze? Jakie dzieło sztuki jest najlepsze do twoich potrzeb? I jeżeli te potrzeby są naprawdę ugruntowanymi potrzebami inwestycyjnymi, to jestem w stanie umówić się na przykład na sprzedaż w ratach 50% plus na przykład pozostałe
pozostała kwota na 3 raty, właśnie dlatego, że jakby odbijam tą piłeczkę do pytania, jak ty powiedziałeś 20 tysięcy, ja się zapytałam, w jakim okresie czasowym. Mhm. Bo bardzo często ludzie kupują rzeczy niezbyt adekwatne inwestycyjnie, bo myślą, że muszą wydać te pieniądze, które dokładnie mają w kieszeni, a nie myślą o tym, że inwestowanie to jest zainwestowanie na przykład tego, co zarobię moich nadwyżek, co okay. zarobię w roku, a nie co mam tylko dziś. Należy myśleć strategicznie. Ja sobie już myślę o tych pewnych jednak takich wątpliwościach, jakie mam jako inwestor z punktu widzenia, no dobra, załóżmy, że już mam te dzieła sztuki kupione, że mam jakieś obrazy, w jaki sposób ja je przechowuję, co się może z nimi stać, jakie są ryzyka. Do tego jeszcze wrócimy, mm-hmm. bo ja bym chciał zapytać Grześka o tego sales managera, który dzisiaj zarabia, załóżmy, po około kilkunastu tysięcy średnio miesięcznie, tak mniej więcej to wygląda, i odłożył te 50-70 tysięcy i chciałby w coś zainwestować. W co ty dzisiaj byś powiedział, że byłoby najlepiej zainwestować takie środki? To jest bardzo fajne pytanie, które co do mnie trafia. Panie Grzegorzu, co mogę włożyć 70-80 tysięcy złotych? To jest mniej więcej takie samo pytanie, jak ja wykańczałem sobie dom, poszedłem do architekt, powiedziałem, mam 50 tysięcy na ten pokój, proszę, żeby był ładny. Trzeba to uszczegółowić, czyli co mamy za plecami, czyli w jaki sposób myślimy, jak pokładaliśmy sobie finanse rodzinne, co chcemy osiągnąć, na jakim etapie życia jesteśmy, czy ten awans już był, czy ten awans przynajmniej jeszcze stoi otworem, czy to było wypocone 70 tysięcy złotych, czy to był bonus w skali roku. Więc de facto mając 70 tysięcy złotych, za 5 tysięcy złotych bym kupił ładny obraz do swojego domu, za drugie 5 tysięcy złotych... Ładniuszki, tak? Tak, na przykład. Za drugie 5 tysięcy złotych kupiłbym ładny naszyjnik dla małżonki, najważniejszej osoby w moim życiu. Za kolejne 5 tysięcy złotych kupiłbym 5 butelek dobrej whisky po 1000 zł i zainwestował w relacje z 5 osobami, z którymi spędzam najwięcej czasu w życiu, od której zależy moja kompetencja, moja kariera. A za resztę pieniędzy bym przysiadł do stołu i zastanowił się centralnie, w jaki sposób, jeżeli tutaj mówimy o whisky, zainwestować w sposób mądry, który projekt whiskowy kupić, na ile lat, czy chcę się tym interesować, czy właśnie nie mam na to czasu i chcę być po prostu pasywnym biorcą sukcesu tego projektu. No dobra, czyli jaka część z tej kwoty 50 tysięcy poszłaby na whisky? 5 tysięcy, tak? 5 butelek po 1000? Nie, 70-20 wydaje na relacje i przyjemności. 50 tysięcy inwestuje w whisky. To ty jesteś nietypowym doradcą finansowym, który tutaj nie inwestuje całości, tylko tutaj inwestuje w relacje. To przede wszystkim Jacek mówił o inwestowaniu w rozwój. Ty najwięcej biznesu robię z ludźmi, którzy mnie lubią. Więc, a musisz lubić doradcę finansowego, jeżeli masz mu poświęcić swoje finanse, bo będzie się z nim spotykał co roku, co najmniej raz w roku. Nie wiem, czy lubić, na pewno szanować i wierzyć w jego kompetencje. To na to dokładnie. To na no i w drugą stronę to musi też działać. No, doradca finansowy musi dawać sobie sprawę, że to jest pod łzy klienta, jeżeli chodzi o oszczędności, i to nie jest coś, co on dostał w nagrodę za dobre zachowanie w podstawówce, tylko to są ciężkie godziny roboty i trzeba do tego pieniądze podchodzić z szacunkiem. Tak? To jest coś, do tematu jeszcze whisky wrócimy, bo to dosyć nietypowe, jeżeli chodzi o Polskę teraz, podejście do inwestowania swoich środków. Niestety takie skojarzenie, pierwsze reakcje były takie, nawet Jacku twoje, że whisky to najlepiej inwestować w inny sposób, bardziej konsumować niż odkładać, ale do tego jeszcze wątku wrócimy. Jacek, a jak to jest z tym dyrektorem sprzedaży, który dzisiaj jest na rynku może już 20 lat, może więcej, ma silną pozycję w firmie, dochody rzędu czasem, ja sam rekrutuję przecież też dyrektorów sprzedaży, to wiem, że często są dochody rzędu 30, 40, 50 tysięcy miesięcznie, w dobrych firmach nawet i więcej, i wtedy mam te środki odłożone, załóżmy, rzędu 200 tysięcy złotych. Co ty dzisiaj byś powiedział byłoby? Nie, to pozwól, że się nie zgodzę jeszcze z przedmówcami. Bardzo. Pierwsza rzecz, to co powiedziałaś, możemy inwestować na kredyt. Nie, nie możemy. Jeżeli chodzi o inwestycje kapitałowe, możemy włożyć w nie tyle, ile możemy stracić i nic nam się nie stanie, bo jeżeli inwestujemy pieniądze, to takie, które jeżeli włożymy do kominka i napalimy sobie w piecu, to nic nam się nie stanie. Wtedy jest inwestycja. Twoje podejście jest, tak jak byłem kiedyś kupowałem zmywarkę w pewnej sieci sklepów z euro, AGD i tak dalej. Nas tu nie podajemy, tak? Nie i tak, reklamy. I przyszedłem kupić ją za gotówkę i patrzę, obok jest stoisko doradca finansowy, plakietka. No to ja mówię, okej, pani jest doradcą finansowym, co mi pani doradzi? Chcę kupić zmywarkę za gotówkę. Proszę wziąć kredyt. No nie, no tak to nie działa. Jakby tak tego nie róbmy. Odniosę się też do ciebie. Ja wręcz przeciwnie, robię wiele interesów z ludźmi, którzy mnie nie lubią. I to nie jest... A to trudne chyba jest. Jest to trudne, ale żeby po prostu... Żeby cię nie lubić. Bo ja też reprezentuję tą stronę, bo ja oprócz tego, że sprzedaję coś,
to jeszcze to skupuje z rynku z powrotem. Bo jakby my zarabiamy na obrocie, jakby działamy w dwie strony i nie zawsze ten, kto przychodzi mi coś sprzedać, mnie lubi. Ważne, że dobrze płacę, no, po prostu. To jest inna sytuacja, ale ci, którzy tak korzystają z twoich usług, kupując od ciebie złoto, to lepiej, żeby cię lubili chyba, co? No teoretycznie tak. Chyba, że na rynku macie tak silną pozycję dzisiaj, jaki macie procent udziałów też w rynku? No, myślę, że ponad 1/4 w rynku złota w Polsce. To ile sprzedaliście złota, jeżeli możesz powiedzieć tak publicznie w zeszłym roku? Ponad dwie, w zeszłym zrobiliśmy ponad 500 milionów lekko. 500 milionów obrotu na złocie? Tak. W 2020? Tak. A ten rok był dobry, bo była pandemia, więc jakby to sprzyjało temu. No dobra, czyli... Wracając do pytania. Jest taki modelowy układ, na który kiedyś trafiłem, jeżeli chodzi o ekspozycję na ryzyko w pewnych etapach swojego życia. Bo mówimy też o dywersyfikacji. Jeżeli mamy jakiś większy kapitał, dobrze sobie jakby rozłożyć bardziej agresywne rzeczy, w których możemy więcej zarobić. Powiedzmy jakieś takie w miarę neutralne, które nam pasują i tak im jakby bliżej starości na tych wykresach zawsze idziemy w stronę złota, gotówki, ewentualnie nieruchomości. I jakby nawiązując tu też do złota, bo jakby myślę, że o to chodzi w tym pytaniu, złoto stanowi taki element portfela, w którym zabezpieczamy swoją siłę nabywczą, to żeby jakby, jeżeli popatrzymy na sam wykres złota, no, w latach 70. 30 parę dolarów za uncję. Teraz dla przypomnienia około 1900. Można powiedzieć, że zrobiliśmy no, setki, tysiące procent na złocie. Nie, to tak nie działa. Za taki sam koszyk produktów mogliśmy kupić w latach 70. i taki sam koszyk produktów możemy kupić dzisiaj. Więc jakby złoto no dobra, stanowi ten... Gdybym te 200 tysięcy w złoto zainwestował rok temu, to dzisiaj miałbym pewnie jakoś podobnie, co? Z tego, co pamiętam. Podobnie. I właśnie, no właśnie. To jakby po to jest złoto. Złoto jest po to, żeby przechować wartość w dłuższym okresie czasu, mieć bardzo mobilną taką inwestycję i też bardzo płynną. No dobra, bo to jeszcze te argumenty, to teraz właśnie bym z chęcią od Was usłyszał, bo teraz ja znowu będę trochę w roli jednak laika, chociaż spędziłem trochę czasu w branży finansowo tak inwestycyjnej, ale mimo wszystko to było już dawno, ja 10 lat prawie już nie działam w tej branży, ale cały czas mi ten sentyment trochę jeszcze gdzieś tam został. Wiem, jak ważne zawsze dla klientów jest to, żeby nie tylko mówić, że mamy coś fajnego, ale mieć na to konkretne argumenty. I teraz trochę przejdziemy do tego momentu, który myślę, że na który też wszyscy czekają, to znaczy, żeby wiedzieć przede wszystkim, jakie macie konkretne argumenty za tym, że na przykład nie wiem, właśnie dzieła sztuki są, że są dobrym pomysłem na inwestycje, czy właśnie whisky, czy złoto. Jeżeli byście mieli tak powiedzieć konkretnie, trzy takie kluczowe argumenty, dlaczego dzieła sztuki, Agnieszka? Odniosę się jeszcze do tego, co nie byłabym sobą, to co powiedział Jacek, nie powiedziałam, żeby brać kredyt w celu zakupu dzieł sztuki, powiedziałam, żeby rozmawiać z, rozmawiać z galerią o zakupie droższych, a lepszych walorów w perspektywie ratalnej. To jest zupełnie co innego, kiedy galeria ci rozkłada pewne rzeczy na 2-3 raty, a co innego, kiedy mówi, że masz wziąć na to kredyt. To jest inna klauzula zaufania. To raczej chodzi o to, żeby kupować rzeczy lepsze, po to, żeby zdecydować się na lepszą inwestycję. Znaczy, ja mówię klientom, jeżeli cię nie stać, to poczekaj. Po prostu, aż cię będzie zastanów stać. Się, w jakiej perspektywie czasowej cię na to stać. Tak bym to odwróciła tę sytuację. My nie wprowadzimy żagla? Jakby, nie wprowadzimy żagla, żadnego. Żagl nie jest naszym... Nie jest. Nie jest. Czyli odpowiadając na twoje pytanie. Argumenty. Po pierwsze... Nawet w trakcie, to już taki argument trochę anegdotyczny, ale mający podstawy w faktach historycznych, nawet w trakcie II wojny światowej rynek sztuki trwał i rozwijał się bardzo prężnie. Mhm. Nawet w czasach ogromnych zawierów dziejowych dzieła sztuki należą do tych walorów, w które ludzie inwestują i które przenoszą tą wartość i chronią tą wartość. Czyli banki upadały, system nie działał, ale dzieła sztuki były. Tak. Kupuję ten argument. Dobra, pierwsza rzecz. Drugi argument jest taki, że na rynku sztuki nigdy nie ma bessy. Jest spowolnienie, może być spowolnienie znaczące, ale nie ma bessy. Co to znaczy, że nie ma bessy? Nie ma po pierwsze takiego krachu z dnia na dzień. To nie jest giełda. Tu nie ma czarnych poniedziałków i nie wiem, szarych wtorków. Tu pewne rzeczy są bardzo ewolucyjne, więc jesteś w stanie się na to przygotować. I w obszarze prawdziwych dzieł sztuki nigdy nie ma spadków cen. Możesz mieć problem z upłynnieniem, to jest prawda.
Może dłużej będziesz czekał na wyjście z inwestycji, ale nie stracisz. Więc tutaj to też jest taka dla osób, które mają, boją się takiego drastycznego ryzyka, to też będzie argument. Czyli nie ma tych szybkich, nagłych zmian. Tak, nie ma załamań, nie ma jakichś takich tąpnięć. Tak, kupuję to, ale to generalnie jest typowe dla materialnych rzeczy trwałych, nie? W ogóle też dla inwestycji w obszarze alternatywnym, bo tutaj sztuka nie jest odmienna, choćby nie mamy nikogo dzisiaj z obszaru nieruchomości, ale też na przykład bardzo dobrym rynkiem do porównywania zachowań na rynku sztuki jest rynek nieruchomości. A to ciekawe, muszę wam tutaj dodać a propos rynku nieruchomości, że kilkoro osób, które znam w rynku nieruchomości, z którymi rozmawialiśmy na temat debaty, powiedziało, wiesz co Marcin, ten rynek jest teraz tak przegrzany, że ja bym wolał publicznie nie mówić o inwestowaniu w nieruchomości, bo nie jestem przekonany, że to jest najlepszy moment. I oczywiście znowu, to też nie znaczy, że macie nie inwestować w nieruchomości, bo to jest też atrakcyjne, myślę, że w dalszym ciągu, że w zależności też co, bo to też szerokie, tak? czy to chodzi o ziemię, czy mieszkania, czy cokolwiek innego, ale generalnie kupuję też ten argument, ale na razie mamy dwa, brakuje mi trzeciego. I trzeci to jest ten o rynku nieruchomości właśnie. W wielu wypadkach, jakby w obszarze różnych kryzysów poprzednich, chociażby 2008 roku po Lehman Brothers, kiedy też bardzo nieruchomości szły w górę i bardzo szły w górę też dzieła sztuki, jakby ludzie powiedzieli ci, nie rozmawiajmy o nieruchomościach, ponieważ nie bardzo znają się na rynku sztuki. Ci, którzy się znają na rynku sztuki, też mówią, Boże, jest bańka, ten rynek jest taki przegrzany. Ja już to słyszałam kilka razy, bo trochę siedzę długo w tym biznesie, i tego spadku cen nigdy nie było. To znaczy faktycznie rynki tego typu się nie przegrzewają. Jest pewna opcja spekulacyjna, oczywiście, że jest. W przypadku rynku sztuki to są dzieła, które nie mają pokrycia w prawdziwej wartości artystycznej. Takie, które kupuje się z powodu mody, bo ładne. Bo dzisiaj mam pieniądze, a trochę się nudzę, bo był lockdown, nie wydałam na sukienki, nie wydałam na podróże, to młoda sztuka, czy 20, czy 25 tysięcy, co za różnica. Ale to nie są walory, za którymi idą faktyczna wartość taka, jaka wycenia artystę na rynku sztuki. Ta wynikająca z noty biograficznej, z prac w kolekcjach, z opinii krytyków, tylko właśnie takie rzeczy modne. Natomiast jeżeli mówimy o tej sztuce, która jest faktycznie dziełem sztuki klasy muzealnej, to tam nie ma bańki, tam nie ma przegrzania. Te ceny, które dzisiaj są, wydają się często astronomiczne. A średnia, możemy powiedzieć, że jest jakaś średnia cena zakupu na przykład u Ciebie w Twojej galerii Xanadu? Tak, u mnie można powiedzieć, ponieważ ja jestem małym żuczkiem w tym obszarze. Ja pracuję głównie w obszarze artystów żyjących, czyli u mnie prace, które kupujecie, to są prace pomiędzy 2 a 30 tysięcy złotych. 2,30, ale to tak bardziej 5 czy bardziej? Bardziej pomiędzy 5 a 15. 5 a 15, bo to jest to średnie pokolenie. Natomiast w tej chwili to przegrzanie rynku jest na tyle ciekawe, że domy aukcyjne same nie są w stanie ustalać górnej granicy estymacji. Bardzo często sprzedaże aukcyjne są wielokrotnie powyżej górnej granicy estymacji. Ostatnio w konkurencyjnym domu aukcyjnym była sprzedaż prac artystów, takich najlepszych artystów żyjących, średniego pokolenia, i praca Rafała Bulinowskiego, co prawda ogromna, bo 3-metrowa, sprzedała się za prawie 50 tysięcy złotych, mimo że estymacja była trzykrotnie niższa, czyli my w domach aukcyjnych, to nie jest tak, że nie jesteśmy kompetentni, my po prostu nie jesteśmy w stanie wycenić dziś tej szarży finansowej naszych klientów. Ale ten Bujnowski za rok nie będzie tańszy. Bo rozumiem, że właśnie też aktualna sytuacja z pandemią, wysokie... Bardzo sprzyja. Tak, wysoka inflacja też sprzyja do inwestowania w dzieła sztuki. A ja też od strony laika myślę sobie, że jeszcze fajnym takim plusem dzieł sztuki jest jednak to, że kiedy rynek nieruchomości też się rozwija, kupujemy domy, mieszkania i tak dalej, to też potrzebujemy, żeby to ładnie wyglądało. Czyli nie dość, że sobie kupimy fajny obraz i on, jego wartość rośnie, to jeszcze później nieźle wygląda. Czyli mamy twoje trzy argumenty za. Jestem ciekawy, Grzesiek, teraz twoich trzech argumentów, ale w tym twoim przypadku za whisky, inwestycyjnym whisky, bo ty w tym się specjalizujesz, to powiedz. Tylko się odniosę do kolegi, takie było zadanie nasze. Przy się tym... odnosić. Tak, się odnosić. Nie dziw się, że ludzie nie lubią robić biznesu z cichciarzem, który zarabia na tym, że im zapłaci mniej za złoto, które kupili. Być może od ciebie. Nie wiem, nie znam się. Co do kwestii whisky,
to trzy rzeczy, które przypadają za tym rynkiem. Przede wszystkim to rynek globalny, jest to rynek konsumenta. Ta whisky jest wypijana, ta whisky jest spożywana, są to miliardy butelek w skali świata, w skali roku. Przede wszystkim jest to biznes bezobsługowy, bo po prostu czas i tak upłynie. Jeżeli pójdziemy sobie do sklepu alkoholowego i zobaczycie nawet najprostszego czerwonego Johnnego, gdzie największą wartością tam jest Coca-Cola, którą teraz wlejemy, kosztuje on 60 zł, a niebieski Johnny Walker kosztuje 600, to tam się nie wydarzyło nic oprócz upływu czasu. Ten czas i tak upłynie. Progresja jest ogromna pomiędzy czasem 12 latami. Jedna whisky potrafi kosztować w wieku 20 lat kilka tysięcy, a w wieku 35 kilkadziesiąt tysięcy złotych za butelkę. No i kolejna sprawa, jakby otoczenie, które sprzyja. Czy będzie kryzys, to ludzie piją, żeby zapomnieć. Jak jest hossa, to ludzie piją, żeby celebrować te rzeczy. Przede wszystkim bezobsługowość tematu. Stopy w zasadzie zwrotu są wynikiem upływającego czasu. Tam się nie musi żadna magia zadziać, po prostu musi tylko czas upłynąć. No i po trzecie jest to dywersyfikacja swojego portfela, raz, że o walutę, bo to są liczone z góry w funtach brytyjskich, dwa, o geografię. Czasem tam wiadomo, że różne pomysły w Polsce chodzą, polski ład dla przedsiębiorców też może być niezłym wyzwaniem. Okej, ale wiesz, tak, o ile jak myślimy sobie, nie wiem, o złocie, to jest to dla nas od razu jakieś wyobrażenie, że jakaś sztabka, że dzieło sztuki, to widzimy obraz, ale jak myślimy o whisky, przynajmniej ja, to jednak i dalej nie rozumiem, na czym polega to różnica między tym inwestycyjnym whisky, a tym normalnym, szczególnie jak to zestawiasz, nie wiem, z Johnny Walkerem. Rozumiem, że to są jakieś specjalne rodzaje whisky, co to w zasadzie jest, co my kupujemy? Kupujesz single malt, to jest taka whisky najwyższej klasy. Kupujesz single malt w wieku, załóżmy, 0-letnim, czyli nie jest to też nawet whisky, to jest destylat. I trzymasz ją przez 12 lat, aby z niej zrobić single malta, czyli ona, żeby się po prostu tam zamieniła się w ten proces, procesy zaszły. I de facto po 12 latach ta butelka, która może powstać z tej beczki, jest wielokrotnie więcej warta niż to, co kupiłeś pierwotnie. Z kim ty jesteś właścicielem beczki, na twoje jest nazwisko, więc my tylko pośredniczymy pomiędzy tobą a rynkiem, jeżeli chodzi o pozyskanie i odsprzedaż tej whisky. Więc jakby jesteś właścicielem towaru, kupiłeś samochód, który stoi w garażu, czyli beczkę whisky, która leży... I gdzie ono jest, to whisky? Beczka whisky prawnie zobligowane jest to, żeby to leżało w Szkocji, w składzie celnym. Dzięki temu nie to, że mam w domu gdzieś u siebie, tylko po prostu... Możesz kupić, możesz sprowadzić, możesz wypić. Ale wy jako firma też to jesteście w stanie tak sprawić? Tak, tylko wtedy tracimy walor inwestycyjny, ponieważ żeby szkocka whisky była szkocką whisky, to wszystko od produkcji destylatu do zabutelkowania musi się odbyć na terenie Szkocji. Więc de facto największa część naszych klientów po prostu sprzedaje beczkę whisky na poziomie beczki whisky. I ja jako klient mogę sobie tam pojechać i sprawdzić swoją whisky? Tak, możesz. To jest jakby, tylko że to nie jest muzeum, jest tam po prostu na 5 sekund wejdziesz, zobaczysz to ona i wyjdziesz. Dobra. Nie, bo widzisz mi teraz znowu, ja sobie tak porównuję trochę. Dzieło sztuki mam w domu, tak? Mhm. Wisi, jest, mogę schować do sejfu gdzieś tam, ale jest. Możesz oddać do muzeum. Mogę oddać gdzieś, ale generalnie mam u siebie, tak? Złoto mam u siebie, a whisky jest gdzieś tam w Szkocji. Nie w Szkocji, tak, no bo takie są aspekty prawne, więc ja bym wolał mieć złoto w skarbcu niż u siebie w domu. Tak samo wolę mieć whisky w magazynie, który jest po prostu w całości ubezpieczony. To jeszcze powiedz, proszę Grzesiek, to ile na tym whisky można zarobić? Bo to jest cały czas, mam wrażenie, jednak dosyć bardzo alternatywny segment rynku inwestycyjnego, więc powiedz, ile na tym można zarobić, tak realnie? Tak realnie zależy od tego, jaką beczkę kupisz i jak długo będziesz ją trzymał. Jak 10 lat, to będzie inny wynik niż jak potrzymasz tą samą beczkę przez lat 20. Są osoby, które kupują 0-letnią beczkę dla dziecka na prezent na urodziny, dla chrześniaka i po prostu na sobie tam leży i w wieku 18 lat ten chrześniak być może sfinansuje część studiów ze sprzedaży tej beczki. Mówimy o takich wzrostach. W ten sposób, okej, dobra. Jacek, twoja kolej teraz, proszę powiedz, z twojej perspektywy, znowu tak już powiedziałem trochę uprzedzając, że to złoto, tak każdy sobie w stanie wyobrazić, jest sztabka, ale z twojej perspektywy, jakbyśmy powiedzieć takie kluczowe argumenty, takie trzy najważniejsze, dlaczego złoto, bo... Tak, jeszcze się odniosę do wcześniejszej wypowiedzi, że złoto dobrze by było trzymać w skarbcu. Tak, mamy skarbiec depozytowy w standardzie bankowym, jest zatopiony w fosie wszystkie bariery i to, że jakby ty kojarzysz handlarza złotem wychodząc kiedyś z PWX-u i widząc faceta, który mówi cinch money i dlatego do niego mówili cinkciarz, to nie znaczy, że jakby teraz rynek nie ewoluował i my oprócz tego, że mamy skarbce w standardzie bankowym, w których można przechowywać i whisky, i dzieła sztuki, i inne rzeczy,
to jakby mamy nadzór NBP, KNF-u, Głównego Inspektora Informacji Finansowej i wszystkich świętych, którzy jakby, których można mieć w Polsce na głowie i jakby z tym musimy się borykać. A propos jeszcze administracji, dzisiaj mamy też święto, oprócz urodzin Say Sanchez jest Dzień Wolności Podatkowej, 22 czerwca i od tej pory jakby większość z nas pracuje już na siebie, a nie na podatki. A wracając do złota. Wracamy do złota. Przy okazji jeszcze, bo wspomniałeś o gwarancjach i o tym bezpieczeństwie, więc bym jeszcze tylko zapytał, jak to wygląda, bo wiemy, że na lokatach to mamy te 100 tysięcy euro, tak, gwarancji w BFG, a jak to jest ze złotem? Znaczy ze złotem, jeżeli, znaczy najlepiej jest tak, żeby je wziąć po prostu do siebie, bo jeżeli nie masz czegoś w ręku... Grzesiek nie chce, to już wiemy, że Grzesiek nie chce. Jeżeli nie chce, mamy Grzesiek taką usługę. Może po prostu zapraszasz niewłaściwych gości, skoro ty się boisz o złoto we własnym domu. Ja też bym wolał mieć na wypadek, nie wiem, jakiegoś nieszczęścia, wojny, czegokolwiek, złoto, szczególnie, że te takie tam, te sztabki nie są za duże. No, wiadomo, można kupić jakąś konkretną dużą, ale te mniejsze takie tam jednouncjowe czy tam kilkuuncjowe, no to spokojnie sobie tam można pochować na czarną godzinę. Są taką branżą, że jakby nie podejmuje się współpracy, tak mówią zawodowi inwestorzy, z kimś, kogo trudno pozwać. I jeżeli coś jest w Szkocji i można sobie pójść zobaczyć, to mi się przypomina taka sytuacja, jak chodziłem do szkoły i babcia miała barek, a ja miałem klucze do mieszkania u babci i w tym barku te wszystkie szkockie i inne ubywały, a przybywała tam herbata i też mogła sobie otworzyć barek, bo rzadko piła i widziała tam, że to jest. Nie? Także ja jestem człowiekiem słabej wiary i jeżeli czegoś nie sprawdzę, nie zweryfikuję, to się wiąże też z moim zawodem, bo wyceniam złoto, wyceniam produkty inwestycyjne. Jeżeli czegoś nie sprawdzę, to nie wierzę, że to jest tym, co mam. I stąd jakby też mówię klientom, że jeżeli złoto nie jest u ciebie, to nie jest twoje. I tak samo jak my mamy... Czyli zostawmy na razie whisky, Grześka. Pierwszy argument jest za tym, że złoto jest twoje, bierzesz do domu. Mobilność. Tak. Kilogram złota, czyli sztabka wielkości twojego telefonu komórkowego, to jest około 250 tysięcy wartość. Aha. Bierzemy 250 tysięcy do kieszeni i idziemy. I to jest złoto idzie z nami, prawda? Z obrazem jest trochę trudniej, chociaż też jest ok. Ale też beczkę whisky jeszcze trudniej. Bo ty trudniej, tutaj już uderzasz, używając argumenty, dlaczego nie to, ale ja bym zapytał jeszcze, dobra. To czyli... Ja jeszcze dużo mam argumentów, tak, dlaczego dobra. Nie to, ale... Na razie trzy najważniejsze, czyli po pierwsze mobilność, jakby dostęp do tego. Jakby złoto jest niezniszczalne. Też jakby, bo tak wyciągam te, które są najbardziej takie porównywalne. Nie da się zniszczyć złota. Da się rozpuścić w wodzie królewskiej, czyli w mieszaninie kwasu w odpowiedniej temperaturze, ale później na zasadzie elektrolizy możesz to wyciągnąć z powrotem. Tak. Bo też prowadzę jakby badania na temat jakby sprawdzania, weryfikacji złota i opracowujemy pewne urządzenia, ale to jakby o tym nie dzisiaj. Do produkcji, tak? Do produkcji złota. Słuchajcie, to jakby ktoś chciał wiedzieć, jak produkować złoto, to też Jacek prowadzi jakieś badania, ale to nie chcę teraz o tym mówić. On, wiecie co, tak zdradzę teraz pewną tajemnicę. Jacek, zresztą Grzesiek i Agnieszka również będą też w czwartek, najbliższy czwartek, 24 wieczorem na przystani Nowa Fala podczas naszych szóstych urodzin, więc jakby wtedy będziecie mogli dopytywać, w jaki sposób Jacek tam produkuje to złoto, w jaki sposób sprawdza, czy ono jest na pewno dobre. Wracamy. I ograniczone zasoby. To jest jakby to, co powoduje jego wartość, tak jak też u przedmówców. Że ograniczone zasoby, aha, w sensie, że złota jest ograniczona ilość, więc jakby dlatego ta cena będzie rosła. Ale to znaczy, że gdyby nagle odnaleziono jakieś nowe złoża złota, to cena nagle spadnie? Tak. Znaczy najbardziej prawdopodobnie. Czyli lepiej trzymamy kciuki dla wszystkich, którzy inwestują w złoto, żeby nikt nie znalazł. Nie chodzi tam o kilka ton, bo jakby porównując w całej historii ludzkości, wydobyliśmy powierzchnię 3 basenów olimpijskich, żeby to sobie wyobrazić, prawda? Godzinna produkcja stali jest równoważna w całej historycznej produkcji złota, którą mamy. Większość złota teraz pochodzi z recyklingu, czyli z tego, co się pozyskuje z powrotem z rynku i przerabia. Więc no to kiedyś, jakby już wchodząc w takie szczegóły, Arystoteles zadał pytanie, dlaczego szklanka wody jest tak mało warta, chociaż jest niezbędna do życia, a złoto jest, diamenty są tak wartościowe, chociaż można się bez nich obyć. I to właśnie rzadkość. Też pokazał to marzec 2020, kiedy zerwano łańcuchy dostaw i Szwajcaria, która odpowiada za 60% światowej produkcji złota, jedną decyzją administracyjną stanęła. I to powodowało to, że moneta warta 7 tysięcy jakby była sprzedawana po 10.
bo ich po prostu okay. nie było. Ja to kupuję, zaraz zobaczymy, czy pozostali tutaj uczestnicy naszej debaty też kupują te argumenty. Wspomniałem o tym, że w czwartek są urodziny Six Angels, na których będziecie mogli sobie też porozmawiać z każdą z naszych dzisiejszych osób, ale ci z Was, którzy nie będą z nami w czwartek, albo będą oglądać to nagranie później, które zamieścimy na naszym kanale na YouTubie, chcę, żebyście wiedzieli, że w opisie pod tym dzisiejszym nagraniem też są dane kontaktowe, strony poszczególnych też firm, będziecie mogli się odzywać, będziecie mogli nawet później po urodzinach jeszcze też się kontaktować, żeby wiedzieć i poznawać szczegóły tych poszczególnych klas aktywów. Ja wracam, Agnieszka, teraz do Ciebie, dlatego że słuchałaś tutaj, Jacek już tam uderzał w kwestię mobilności, tutaj, że on sobie złoto może zabrać, obraz nie za bardzo, to teraz będzie zadanie... Znaczy nie, pod pachę się zmieści, jak jest mały. Ja mam bardzo wielu klientów, którzy mówią, Pani Agnieszka, tylko taki format bagażnikowy. Ja bym chciał po prostu Ciebie zapytać, tak jak sobie słuchasz tutaj kolegów, czy Jacka, czy Grzyszka, byś miała tak powiedzieć tak raz w drugą stronę. Wcześniej były argumenty za tym, dlaczego dzieła sztuki, jakbyś miała powiedzieć, dlaczego nie złoto, albo dlaczego nie whisky, tak? Bo tak może być, tak, ktoś może sobie teraz siedzieć przed ekranem, oglądać i myśleć sobie, dlaczego to, a nie to. Wiadomo, że często każdy swoje chwali, a moim zadaniem, czy jakby naszym celem dzisiejszej rozmowy nie jest to, żeby mówić, że wszystko jest piękne i fajne, ale też ma pewne minusy. Z Twojej perspektywy. Byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że nie podoba mi się propozycja kolegów, bo szczerze powiedziawszy, inwestuję w dzieła sztuki, a osobiście inwestuję od dawna w... Inwestuję, kolekcjonuję. Inwestycja jest pochodną. Kolekcjonuję fotografie. Natomiast inwestuję też trochę w złoto i trochę też w whisky, no więc nie byłabym w pełni... Ale widzisz jakieś minusy? Być może takie minusy, których my jeszcze nie zauważamy jako bardziej laicy. Widzę bardziej swoją drogą też, moi drodzy, jak macie jakieś pytania, to wrzucajcie, bo myślę, że zasłuchaliście na tyle, że my nawet pewnie nie wiemy, co Wam jeszcze tam jakieś wątpliwości, czasem jakieś pytania się pojawiają, więc wrzucajcie, żebyśmy wiedzieli, być może co najmniej, bo już widzę, że się późno robi, ale żebyśmy przynajmniej po jakimś jednym pytaniu do każdego z ekspertów dzisiaj na koniec sobie jeszcze pozadawali. Wracamy. Widzę większy plus w inwestowaniu, kolekcjonowaniu, kupowaniu dzieł sztuki, ponieważ poza samą wartością materialną, dzieło sztuki pozwala nam też funkcjonować w innym obszarze, w takim obszarze delektacji estetycznej. I to nie jest tylko czysty hedonizm, to nie jest tylko ta magia, która się dzieje między nami a dziełem sztuki, ale też taki bardzo merkantylny powód, że dzieło sztuki buduje prestiż, który w Twojej firmie może zamienić się na bardzo konkretną budowę marki osobistej, na bardzo jako właściciela, kolekcjonera, na bardzo konkretny marketing Twojej firmy. W związku z czym tutaj z tym dziełem sztuki, argumentem za dziełem sztuki jest to, że można z nim zrobić więcej niż tylko sama inwestycja. Gdybym okay, miała... Czyli załóżmy, że kupuję sobie złoto, to sobie schowam go u siebie w domu i nikt tego nie widzi, albo jak Grzesiek mówi, nie będę trzymać w domu, tylko w skarbcu i też nikt nie widzi, a jak kupię sobie obraz i przyjdą moi klienci, a załóżmy mam kancelarię prawną albo jakąś inną, to wtedy nagle widzą, mówią, wow, ale piękny obraz, czy nie dość, że są pod wrażeniem tego, to jeszcze to co rośnie więcej, cena jego... Jest pewne znaczące prawdopodobieństwo, że poza faktem, wow, jaki piękny obraz, to przyjdą ludzie, którzy będą znali tego artystę i wiedzieli, jaka jest faktyczna wartość tego dzieła sztuki. Nie wymieniając nazw, jest pewna kancelaria w Warszawie, bardzo duża, a sieciowa, która... 20 parę lat temu zakupiła kolekcję dzieł, te malarstwa Teresy Ponkowskiej w granicach, no nie zaglądam im w faktury, ale myślę, że to było jak na rynkowe czasy pomiędzy 7 a 10 tysięcy złotych i teraz za jeden obraz, oni mają 20 tych prac chyba i w tej chwili te prace to jest jakieś 80 do 100 tysięcy złotych za sztukę. I myślę, że ten klient, który jest klientem na ich poziomie... I to jeszcze jak sobie ktoś kupuje na firmę, to jeszcze rozumiem, że to sobie wrzuca w koszty, czy aż tak dobrze nie ma? To jest, wiesz co, to nie jest na tę debatę. Tak częściowo można, trzeba to robić mądrze. Agnieszka, nie chcę mówić publicznie o tym, jak to obejść, więc jakby ty bardziej, kto będzie mógł, to sobie... Część księgowych się nie zgodzi, ale faktycznie, jeżeli coś buduje ci pożytek w firmie, to według ustawy jesteś w stanie zaliczyć to czyli na poczet kosztów. Czyli ja zamiast płacić podatek, to kupuję obraz u ciebie i później jeszcze ty wiesz, jak to zrobić? Nie brnijmy w te podatki. Dobra, nie brnę w to, bo to trzeba... nie wiadomo, kto słucha, później nie, będzie. Nie, to nie o to chodzi. Po prostu, żeby dzieło sztuki w firmie było kosztem, to trzeba wokół tego wykonać bardzo dużo pracy. A potem część osób tej pracy nie robi i ma pretensje do Urzędu Skarbowego, że Urząd Skarbowy chciałby, żeby jednak to z kosztów wyksięgować. Więc tutaj trzeba dołożyć bardzo dużej staranności, żeby faktycznie wykazać, że te zakupy to jest kolekcja firmowa, która pracuje na przyszłe zyski firmy.
Dobra, to ja to kupuję, ale jeszcze tak bym nawiązał trochę do poprzednich wypowiedzi kolegów. Oni tak mówili o tych swoich plusach. Czy jeszcze byś miała takie coś takiego, co by poza tą estetyką jeszcze bardziej wyróżniało tutaj dzieła sztuki? Wiesz co, no też to, że jednak wzbogacamy nasze dziedzictwo narodowe. Mimo wszystko, że to jest pewnego rodzaju misja. Bycie kolekcjonerem, a dobry kolekcjoner jest też dobrym inwestorem, to jest coś więcej niż tylko pochylanie się nad materialną wartością dzieła. To jest też przekazywanie bardzo często potem tego, czy w depozyt, czy na stałe do domeny publicznej. To jest już taka, no, wyższy stopień emocjonalności, rozwoju i takiej służby publicznej. Służby, ale też pewnie jakiegoś patriotyzmu być może też. To jest co? Jakieś takie słowo, tak? Które mam ostatnio wrażenie, że przez ostatnie parę lat się tak mocno zużyło. Ja nie ukrywam, że ja jestem patriotą gospodarczym, więc jakby też mogę być patriotą kulturalnym. Jeżeli tak. Inwestujemy, to kupujemy dzieła sztuki polskich artystów. Dlaczego by nie? Ja to kupuję. Widzę, że tak nie chcesz za bardzo uderzać w tą stronę złota czy whisky. Bo wiesz, ja się boję tej whisky, bo bym ją wypiła, bo sama naprawdę lubię. Ja też miałam takie wątpliwości, czy to jest dobry pomysł, żeby mieć w domu. Dlatego musi leżeć w Szkocji. Że ta Szkocja to dobry pomysł. Trochę bym się też bała, że może mi się butelka zbić, mam kota. Z tym złotem to trochę bym się bała, że właśnie, że to jest, znaczy bała, to jest złe słowo, ale miałabym takie poczucie, że ja tylko i wyłącznie przenoszę wartość w czasie, a że moje inwestycje nie rosną. Stopy zwrotu to tam tak, żadne, nie? Tak. No, też tak trochę mam z tym złotem. A druga rzecz, że jakby już by się działo naprawdę źle i mam te sztabki złota, to do sklepu pójdę, to za to chleba nie kupię, nie? Wolniej bym też biegała za chyba złoto? Z takim obciążeniem. Kupię za złoto? Oczywiście. To chyba u Jacka na wymianę. Jeżeli bierzemy takie sytuacje ekstremalne, czyli to, co pamiętają nasze babcie, czasy wojny, to złoto, biżuteria, to było coś, co ratowało kiedyś życie często i za to się ludzie wykupowali. To, jakby, to nie jest tak, że złoto traci wartość, bo traci po prostu. Nie, to jest to, tak co ja dzieje. Mówiłam też o rynku dzieł sztuki w czasie wojny. One też ratowały życie. Tak, ja rozumiem to historycznie, natomiast mamy teraz trochę inne czasy i po prostu mówię o sytuacji, w której niekoniecznie musi być. Wyłącz płatności kartą, zobaczymy, co się będzie działo, jak niewiele ludzi ma gotówkę, a w bankach możesz wypłacić niedużo. No dobra, Grzesiek, tak żebyś tutaj, wiem, że tutaj nam zaczęło się robić trochę burzowo za oknem, ale jeszcze tutaj myślę, że tutaj burzowo równie dobrze może się pojawić za chwilę tutaj w naszej debacie, bo ja sobie myślę, że tak tutaj te Agnieszki argumenty były mocne, Jacka również. Co ty masz przeciwko na przykład, tak żeby powiedzieć, jakie są minusy jednej czy drugiej inwestycji z twojej perspektywy? Się odniosę do człowieka małej wiary. Ogólnie biorąc, ja zdecydowanie jestem człowiekiem, który ma dużą wiarę przede wszystkim w ludzi, z którymi pracuję. Natomiast jeżeli mówimy o biznesie, to dla mnie więcej jest warta gwarancja biznesu robiona z rządem Wielkiej Brytanii czy Szkocji, niż gwarancja pana, który przetopił złoto i stwierdził, że teraz jest dobre albo teraz jest złe i mnie za nie zapłaci więcej bądź mniej. A taka uczciwość po koleżeńsku. Natomiast... Znaczy, sprzedajemy z gwarancją londyńską, więc jakby jesteśmy blisko, bo London Bullion Market Association... Nie, to jest standard po prostu światowy, jakby tym się handluje, bo to jest rozpoznawalne na całym świecie, ale to nie znaczy, że jakby tego nie przetapiały Niemcy, Australia, czy Kanada, czy Stany, nie? Bo jakby to jest, chodzi o licencję. Mówimy, dobry portfel inwestycyjny będzie zróżnicowany, tak? Więc jakby my dzisiaj tutaj trochę tak zabawowo sobie dogryzamy. Natomiast jakby kwestia następująca. Jeżeli miałbym lokować większe środki, które zaoszczędziłem przez życie, na pewno bym częściowo zrobił to w złocie, ale nie większą część, ponieważ jakby to przenoszenie wartości nie jest dla mnie sexy. Ostatnich chyba 10 lat to było plus minus 29% wzrostu wartości kruszca. Dał taki był zwrot. Zależy od którego momentu liczysz, bo 11 była górka. Mamy 2021, więc... Czyli jak liczysz od 11 od poprzedniej górki, to nie tak wyszło, nie? Jeżeli policzysz ostatnie 3 lata, to wyjdzie ponad 100, nie? I jakby to jest kwestia, odkąd liczysz. Bo policzymy na łyski ostatnie 3 lata, to wyjdzie 400. No, to nie, bez, aż tyle? Słucham? Aż tyle? No, możemy policzyć. Tak. Mnożyć. To wyjdzie też to jest to. Ale nie oszukujmy się, to jest przepaść, tak? Jeżeli mówimy, że na złocie zarobiliśmy... Ja pamiętam te czasy, tam 2007 mniej więcej, czy 2008, kiedy
kiedy był początek kryzysu wtedy finansowego, co jednak złoto też wtedy drastycznie wzrosło i mówiło się, że kiedyś dojdzie do poziomu 2000 dolarów, tak? Doszło, ale to jakby to... Złoto ale w jakim długim czasie? A tutaj słyszysz nagle, że na whisky mogłeś zarobić w ciągu kilku lat 400%. No to znaczy, tutaj, złoto nie po to jest. Na akcjach Mennicy Skarbowej mogłeś zarobić, jak dobrze trafiłeś, 500% w ciągu miesiąca. Jest dużo aktywów, na których można fajnie zarabiać. Są kryptowaluty, jakieś piesełkoiny, inne rzeczy, na których naprawdę stopa zwrotu jest fajna, tylko trzeba się strzelić. Jakby złoto nie jest po to. Nie jest po to, żeby generowało ci zyski, tylko dawało ci spokojny sen. Mhm. To jest podobnie z dziełami sztuki. I dlatego chcesz trzymać tam część swojego portfela, a nie całość, bo jakby rozumiesz dywersyfikację. Jesteś wyeksponowany na ryzyko, więc idziesz powiedzmy w whisky tą częścią kapitału, inną częścią idziesz w dzieła sztuki, inną w inny segment, a złotem sobie zabezpieczasz nieruchomościami albo innymi rzeczami. To, no taki, to co ma pracować. Znając rynek whisky, taki zgryz, jaki miałbym ze złotem, jakby, że miałby być moja jedyna inwestycja, to jest taki, że ja nie wiem, co się wydarzy za lat 10 ze złotem. Tak? Czy trafię na dołek, czy trafię na górkę. Tego nie wiem. Fajnie, że je mam, mogę wziąć w kieszeń, rzucić gościa, który do mnie strzela, może mi to uratuje życie. Natomiast przy whisky ten biznes po prostu jest powtarzalny od 500 lat. Te po prostu kolejne lata są, butelki są droższe niż z lat poprzednich. Nie wiem, butelki whisky nie potaniały od 50 lat. To też taki dość fajna statystyka, tylko jakby i tak wszystko zależy od tego, jak mądrze podchodzimy do inwestowania, ile mamy środków. Też chodzi o płynność, tak? Tu jest mniejsze zyski, większa płynność, tu są spore zyski, ale musimy czy w jednym, czy w innym wariancie prze... Nie no, w whisky płynność. To tak, to ogólnie taki najczęstszy żart klientów to jest taki, że whisky jest dobrą inwestycją, bo jest dobrze oprocentowana i szybko się zwraca. Ale czy to o takie zwroty nam chodzi? Tak, płynność bardzo. Płynność. Więc jakby jedno to jest drugie. Z kolei co do dzieł sztuki, to akurat ja mam w głowie akurat już tam daleko chęć za whisky i za złotem. Ja bym liczył akurat na to, że w jakiś sposób spektakularny umrze autor tego dzieła, może jakaś choroba psychiczna, może jakieś obcięcie nosa tym razem, żeby potem ta cena eksplodowała. Natomiast jakby ten, bałbym się przy zmianach pogody, na przykład ten walor estetyczny, on trzyma się przez 30 lat na przykład, tak? Czy ten jakby to płótno, plus 30 w domu, minus na dworzu, czyli plus 5 w domu, jak nie pozamyka dziecko okien drzwi, czy to by tam przetrwało, więc jakby gdzieś tam w głowie czyli, mam... Czyli że w czasie po prostu pewne uszkodzenia fizyczne mogą sprawić, że to wartość będzie niższa, tego się dokładnie. Mówisz. Co do skrytek depozytowych, no też wiadomo, że jakby złoto, jeżeli będzie kryzys, to nie będzie tyle warte, ile na wykresach, tak? Biznes złota sprzedaje w jakiś sposób, tak mi się wydaje. Znaczy, mieliśmy sytuację kryzysową, o której wspominałem przed chwilą, 2020, rynek złota stanął, dostawy były przerwane, złoto fizyczne od spotu odkleiło się. I to bardzo mocno. Zamiast 7 płaciłeś 10. I jakby wtedy, w takich momentach kryzysowych, wtedy jest czas złota. No bo rozumiem, że trzeba przetrwać pewien okres. Jeżeli jest uncja złota kosztuje tam, nie wiem, 1700 dolarów plus minus, tak? Więc jak powiedzmy sobie na gramy, to de facto jest to ile? 215 złotych plus minus? No i jest jakaś marża narzucona, tak? Więc tam ktoś biedniejszy to ma po prostu drożej, jak to biedny. Biedny ma zawsze drogo, hurt ma zawsze lepiej. Czyli sprzedaje z narzutem, a potem odkupuje, też odejmując od tej uncji giełdowej. Tak dobrze rozumiem? No tak, jest spread. Tak jak w kantorze, kupujesz euro. Czyli zarabiam dwa razy. To, że klient mój kupuje ode mnie i to, że mi sprzedaje. Tak. Okay. Przy whisky akurat mamy sytuację taką, że my zarabiamy w momencie, kiedy projekt wypalił, mamy success fee, czyli udział w zysku. Czyli klient po projekcie po prostu zarobimy w momencie, kiedy klient zarobił pieniądze. Więc dlatego jakby ta cała otoczka biznesowa, to, że tam są ludzie na miejscu w Szkocji, sprawdzają te beczki przed zakupem, ich voltaż, ich jakość, ich moc. Chciałbym być takim testerem czasami. Może lepiej nie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Kusi mnie zapytać, co wtedy, kiedy projekt nie wypali. O, to jest dobre pytanie. Kusi mnie zapytać, co wtedy, kiedy projekt nie wypali. Kiedy projekt nie wypali, nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby whisky 10-letnia była tańsza od whisky 22-letniej z samej destylarni. W skrajnym przypadku, którego jeszcze nie znam, po prostu byłoby tak, że ze skończonym projektem klient na 99,9 sprzeda co najmniej w cenie, którą nabył beczkę. Więc jakby też to jest. Okej. Czy to jest odpowiedź? Tak jest, jak najbardziej. Ja sobie przypominam, dzisiaj czytam taki artykuł, że pewna restauracja serwowała klientom kieliszki whisky za tysiaczka w dolarach albo w funtach, nie pamiętam w jakiej walucie. I się okazało, że leją jakiegoś zwykłego tam bourbona do tego. I to przez przypadek im wyszło. Więc nikt się nie zorientował. Jak się tam nie ułoży, gdzieś tam beczka będzie przeciekała, można dolać coś innego.
Leonardo to zawsze Leonardo. Tak jak Jacek rozumiem, tak u swojej, w barku swojej babci, tak? Tak, tak, tak. Tak. Jacek, a z twojej perspektywy, jakbyśmy tak jeszcze teraz lekko podsumować te... Z mojej perspektywy... Argumenty przeciwko... Ja tutaj mam trochę doświadczenia, bo jestem ojcem trójki dzieci i bardzo lubię płynność w inwestycji. Jeżeli chodzi o dzieła sztuki, no ta płynność jest słaba. No jeżeli... Dlaczego mówię z tym ojcem? Jeżeli inwestycyjnie przyjmiesz złą pozycję, to nie zawsze jesteś w stanie wyjąć wtedy, kiedy powinnaś. I możemy z tym dziełem sztuki... Czekaj, nie wiem, czy ja nadążam za tym analogią. Też się troszeczkę, ale okej, okay, kontynuuj. Tak? Nie, czekaj, bo tak cały czas myślę sobie, o co chodzi z tym, że jesteś ojcem? O płynność chodzi, dobrze. O płynność. Okay. Jakby nie zawsze jesteśmy w stanie się skeszować wtedy, kiedy chcemy. Wszystko jest warte tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Jeżeli za produkt kolekcjonerski chcemy pozyskać pieniądze szybko, to pozyskamy małe pieniądze prawdopodobnie, bo będziemy chcieli to szybko sprzedać. Nie zawsze tak jest, niekoniecznie. No. Owszem, nie jest wysoka płynność, choć jeżeli dziś przyjdziesz do mnie z dziełem Wojciecha Fangora, to pieniądze dostaniesz jutro. Więc nie jest to nie, oczywiście z odpowiedniego okresu. Więc też na bardzo różnych segmentach dzieł sztuki jest bardzo różna płynność. To nie jest tak zero-jedynkowo. Natomiast faktycznie no, czas z wychodzeniem z każdej inwestycji dobrze by było jednak nie mieć tej presji. No ale to różnie przecież bywa. Czasem mamy presję zewnętrzną, bo nagle musimy mieć pieniądze. Możliwość jest, natomiast na pewno w złocie jest ona dużo szybsza, jest taka z ręki do ręki. Kojarzę sobie tak, kojarzę firmy, które jakby promowały sprzedaż diamentów na przykład dosyć mocno na rynku polskim, jakby zapewniały płynność przez to, że jakby one później wystawiają na swoją giełdę i znajdzie się ktoś następny, kto to kupi od tamtych, następny klient i tak dalej, i to się będzie rolowało. No, jakby nie zawsze tak jest, bo ta firma się wyłożyła. I ja też mam pytanie do ciebie, bo jeżeli komuś od was się powie, a bo to jest jednak biznes, przerabianie whisky to jest jednak biznes, ja to traktuję nie jako inwestycja, że po prostu kupuję sobie jakieś ETF-y czy coś takiego, tylko po prostu mam konkretny biznes, to jest i magazynowanie, i jakby produkcja, i rozlewnictwo, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś powie, a nie chce mi się tej whisky już robić i powiedzmy zamykam firmę, co wtedy? Co wtedy się dzieje? Zgodnie z umową jesteś właścicielem beczki whisky. Jakby ty masz ostateczne prawo decydowania, co się z nią dzieje. Na rynku funkcjonuje kilkadziesiąt w obszarze różnych kontynentów firm brokerskich. Więc po prostu zgłaszasz się z danym certyfikatem beczki. Tam jest numer, tam jest jakby temat, co to za whisky. Mhm. No i wtedy inny broker po prostu wstawia twoją beczkę na sprzedaż. Więc jakby to nie jest żadna tajna sztuka, którą myśmy opanowali i tam jakby gdzieś czarujemy. W zakątko nad gotującym się kotłem whisky. To jest po prostu biznes, który funkcjonuje od wielu, wielu lat. Whisky inwestycyjna to jest tylko 2% biznesu, który jest ogólnie biorąc robiony. Finalnie kupuje to firma, która i tak będzie trzymała tą beczkę dłużej, żeby ją zabutelkować na kolejne lata, albo kupi ją destylarnia do blendów. Okej. Okay. Jeszcze, jeżeli firma robi jakiś biznes i zarabia na czymś i mówisz, okej, może tak być, że jakby droga whisky jest, stara whisky jest droga i tak dalej, jakby to się sprzedaje, nie ma z tym problemu, w to jestem w stanie uwierzyć, tylko zawsze jak spotykam się z taką firmą, zastanawiam się, po co im kapitał od inwestorów, bo kapitał od inwestorów jest drogi. Kredyty bankowe, no jeżeli wspomnieliśmy o stopach procentowych, stopy procentowe są niskie, kredyt jest praktycznie darmowy. Wypuścić jakieś inne papiery, to jakiś crowdfunding czy inne rzeczy, które teraz się wypuszcza, to są praktycznie darmowe pieniądze, które możemy pozyskać. Po co oferujecie tak dużą stopę zwrotu, jak możecie sobie na swoim biznesie zarabiać, skoro jesteście tak bardzo pewni? Nie oferujemy dużej stopy zwrotu, tylko oferujemy pomysł na biznes. Tak? Więc jakby każda firma ma w swojej materii pewne ograniczenia finansowe. Jeżeli możesz wziąć 2 miliony i kupić whisky, to równie dobrze możesz pozyskać 20 milionów od inwestorów i skeszować się za te kilka lat, mając jakby większy lewer na biznesie, który i tak robisz. Tak? Broker, z którym działamy, to jest od 2006 roku, więc on jakby ma i swoje beczki, które spieniężą, i ma swoje projekty, które robi i tak dalej. No nie mogę mówić o nazwiskach klientów, którzy mają swoje edycje. Znaczy nie, chodzi mi, czemu nie pozyskasz tańszego kapitału do tego projektu, skoro on jest tak dobry? Znaczy, a czemu? To jest w zasadzie najtańszy kapitał. My dostarczamy beczkę, klient kupuje beczkę, nas w zasadzie nic nie kosztuje, a z racji projektu, który sprzedamy, mamy po prostu w tym udziały. Trochę jak na przykład masz działkę. Znajdujesz dewelopera, który ci tam stawia dom, siedzieli z tobą zyskiem za ten dom. Ta działka i tak była twoja.
Nie? Więc jakby to jest ten element biznesu. No i masz też różne drogi wyjścia. No, ktoś tam sobie życzy, żeby zabutelkować mu te beczki, ktoś sobie życzy, żeby sprzedać mu beczkę. Niektórzy kupują beczkę dzisiaj, mówią, dobra, to za 10 lat mi się hajta syn, to ile tak mieliśmy taki jeden przykład klienta, ile butelka będzie kosztować. No jak dla pana kosztuje tyle, co dzisiaj pan kupi, nieważne ile czasu płynie. Natomiast różnica pomiędzy ceną 10-letnią, tam za jakiś okres to będzie jakieś 500 zł. Nie? To i on, pan nas poprosił, żebyśmy mu wypromowali, w sensie jak dojdzie do małżeństwa, bo jeszcze nie doszło, to dzieciak jest mały, to mu przykleili oryginalną cenę ze sklepu na etykiecie, że jak sąsiad będzie nalewał tą whisky, to żeby widział, ile to kosztowało i się rozejrzał po całym weselu, że tych butelek jest 300 i po to zatrudnia dwóch kamerzystów i dwóch fotografów, żeby go wtedy złapać. Takie typowo polskie podejście biznesowe. Okay. Bywa. Jeszcze może jakieś... dzisiaj ten zły i czarne chmury się zbierają nade mną, ale jeszcze wracając do tego modelu biznesowego, bo dalej będę drążył ten temat. Mhm. Ja tylko dam znać, że mamy już, przekroczyliśmy godzinę, a jeszcze chciałbym, żebyście podsumowali trochę, bo już mamy coraz mniej czasu. Jakbyś taki, Jacek, dawał te argumenty. Mam działkę. Dawaj. Mam działkę. Dajesz. Niedaleko nad morzem. Fajna, super. Tylko jakby nikt jej nie chce kupić, nie wiem, co z nią zrobić, więc jakby buduję sobie jakiś hotel za pieniądze inwestorów. Jeżeli mi biznes nie wypali, no nie wypali, no sorry, nie? Straciliście kasę, macie jakąś nieruchomość, która no sobie jest, może ktoś ją zagospodaruje, może nie, ta wspólnota, czy się dogada, czy się nie dogada, nieważne. Ryzyko moje żadne, żadna motywacja do robienia biznesu, no jak wyjdzie, super. Jakby, jaka jest wasza motywacja, żeby to było, oprócz tego, że dostaniecie success fee, jaka jest motywacja wasza, żeby to dociągnąć do końca i dopieścić w jak najlepszym stopniu? Motywacja tematu robienia biznesu na whisky jest może banalna, ale jest to po prostu spieniężenie wysiłków wieloletnich, które na tym postawiamy. Są to relacje wypracowane przez lata w Szkocji i my współpracujemy z destylarniami, które są w pierwszej setce najbardziej wartościowych single maltów, więc jakby nie jest to jakaś tam działka, tylko jest to działka, ostatnia działka nad jeziorem z dostępem do plaży. I tam po prostu kwestia tego, czy ktoś to kiedyś kupi, czy nie, w ogóle takie pytanie nie pada. Po prostu te działki się wysprzedają na pniu, tak? Więc akurat mamy... Czyli jakby wątpliwości nie mam, bo jakby nie, w sensie każdy jakiś rozumiem, alkohol tak, nie, no jasne. Jakby na przykład, gdybyśmy sobie poszli do sklepu monopolowego, pokazałbym ci, że 30% tego, co ludzie kupują na imprezy, jest produkowane między innymi z beczek, które mamy. Tak więc jakby ten dostęp do globalności rynku, gdzie możesz potem to spieniężyć, tak? To jest na początku, tak? Nie? To jest bardziej odjechane niż jakikolwiek pomysł. Jak ktoś mówi, beczka whisky w Szkocji. No jeszcze, panie Grzegorzu, tego nie słyszałem. No to teraz pan usiada i posłucha, jak wygląda model biznesowy. My działamy modelem biznesowym. To nie jest jakby ktoś tam powiedział, ej słuchajcie, pst, mam taką beczkę, tam wypadła z furgonetki i sobie sprzedajcie. To są ogromne firmy, to są firmy, które jak policzysz liczbę beczek razy ich wartość, to brakuje zer na kalkulatorze, jeżeli chodzi o aktywa tych firm, tych destylarni. Ten rynek jest transparentny, on działa od 500 lat i po prostu dla nich jest to część marketingu, bo jakby najczęstsze pytanie, które dostajemy, to skoro to jest takie super i takie są z tego tytułu korzyści finansowe finalnie po tych latach, to czemu oni w ogóle sprzedają te beczki jakimś tam Ludkowi Kowalskiemu w Polsce, tak? To nie wiem, gdzie ta Polska leży. No temat jest prosty, jeżeli oni wydają miliardy funtów rocznie na promowanie whisky, to dla nich ta beczka inwestycyjna jest kosztem marketingu, bo dzisiaj sobie rozmawiamy i ileś tam, mam nadzieję, set osób nas słucha, że właśnie o tym, że ktoś zdecydował się puścić jedną, dwie beczki whisky Kowalskiemu i właśnie Kowalski się tym chwali, opowiada. Od tego momentu zaczyna o tym gadać, od tego momentu częstuje kolegów i kupuje tylko whisky na prezenty, bo wie, że kupując whisky wspiera swój biznes, tak? I to jest spokój dla żony, mówi, kochanie, ty znowu pijesz, ja wspieram nasze finanse, tak? Musimy dbać o wspólny biznes. Tak pół żartem, pół serio. Kupuję ostatnio nieruchomość i zastanawiam się, co bym powiedział dla swojej drugiej połówki, jakbym powiedział, wiesz co, kochanie, jednak tego mieszkania nie kupiłem, kupiłem whisky. Ale można, skoro na tym można zarobić, to dlaczego nie? Tak się tutaj rozgadaliście w tym wątku, tutaj Jacek drążył, szukał tutaj sposobu, jak na tym whisky jednak tutaj koledzy trochę dopiec. Ja mogę powiedzieć o ryzykach, jakie istnieją. No ryzyko, podstawowe ryzyko whiskowe to jest po prostu... Wystarczyło zapytać, jakie jest główne ryzyko? Kursowy, tak? To jest jakby jedno ryzyko kursowe. To jest ryzyko prawne, że nagle Unia Europejska stwierdzi, że robimy 50%, bo musimy się odbić po pandemii, 50% podatku na... Bartłomiej M. ostatnio dostał zarzuty nielegalnego handlu wódką. Tak, a pan N., który był ministrem na Ukrainie, znaleźli mu dwie sztabki pod poduszką, też nie wiadomo jego pochodzenia.
Ale pytali o ciebie. Lepszy był Chińczyk, który szukali źródła. 4,5 tony złota w piwnicy. O, no to można. Można. Dla dzieci. Ale to w Polsce miał 4? Nie, w Chinach. W Chinach 4,5 tony. Tak, więc no jakby... Dobra, moi drodzy, bardzo dobrze. Czy ten wątek bezpieczeństwa już jakby wyjaśniłeś? Czy no mogę skończyć? Dociągnąć do końca. To proszę skończyć ryzyko, ten wątek. Ryzyko kursowe. Drugie ryzyko. Ryzyko to jest ryzyko zmian prawnych, na które nie mamy wpływu na żadnym biznesie, prawda? No i trzeci element, akurat tu już jakby wszystkie czarne łabędy się wydarzyły. Ktoś się kiedyś martwił, co by było, gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii, co by było, gdyby była pandemia i spadek był o 30% konsumpcji na lotniskach i w hotelach. Więc jakby wszystkie tutaj czarne łabędy się wydarzyły, rynek dalej działa, jest konsumpcja, jest biznes. Zawsze ktoś tak mówi, to wypływa taki łabędź. Jest okej. Okay. Nie mówcie, że nic się na rynku nie może zmienić, bo jakbym wam 2 lata temu powiedział, że będzie godzina policyjna w Sylwestra, czy jakieś inne rzeczy, byście się popukali w głowę. Jacku, zawsze się może zdarzyć tak, że nagle ktoś odkryje nowe złoża złota, bardzo, wiesz, ogromny, pokaźny. Ten Chińczyk znalazł złoża złota. Może się tak zdarzyć. Ten Chińczyk, co miał 2,5 tony. Tak. Nawet odważniejsi twierdzą, że będą polować na asteroidy i pozyskiwać złoto z kosmosu. Są takie sytuacje, tylko jakby musimy też pamiętać, że jeżeli mamy dobrą płynność inwestycji, a otoczenie się zmienia, to możemy szybko zmienić to otoczenie. Jeżeli byłyby plany, że ok, upolowaliśmy asteroidę, sprowadziliśmy ją na Ziemię i zaczynamy z niej jakby pozyskiwać złoto, no to możemy się skeszować przed spadkami, prawda? Możemy robić dużo, tylko musimy mieć tą płynność. Musisz wiedzieć, że ktoś tą asteroidę... Moi drodzy, bo jest już godzina za nami, więc ja absolutnie chciałbym, żebyśmy tutaj zmierzali do końca. Jednocześnie chciałbym wam tak na koniec jeszcze tutaj dać te kilka minut na to, żeby każdy z was trochę spuentował dzisiejszą swoją obecność. Po pierwsze, ja jeszcze raz to podkreślam, że jesteśmy wam bardzo wdzięczni, wam wszystkim, czyli i Galerii Xanadu, czyli Agnieszce Gniotek, i Grześkowi Michalskiemu, Strefa Finansów Prestiż, i Jackowi Jakubikowi, czyli Mennica Skarbowa. Jesteśmy wdzięczni za to, że jesteście partnerami naszych 6 urodzin Safe Sanders, że nas wspieracie, bo dzięki wam też możemy hucznie obchodzić i świętować, celebrować. A przy okazji jeszcze dowiedzieć się wielu ciekawych, fantastycznych rzeczy na temat inwestowania. Mam nadzieję, że wy również dzisiaj tutaj obecni z nami, ci, którzy będą z nami też gdzieś na YouTubie, kiedy wrzucimy to nagranie. Mam nadzieję, że jak najwięcej z tego wynieśliście i chciałbym, żebyście tak na koniec, poza tym, że mówiłem, że tam w opisie będziecie mogli znaleźć na miarę na naszych dzisiejszych gości, żebyście tak spuentowali w kilku zdaniach. W zasadzie, dlaczego właśnie warto się do was odezwać i co takiego możecie zaproponować członkom naszej społeczności? Ja bym powiedziała, że warto się odezwać i warto porozmawiać, aby sprawdzić, czy sztuka w ogóle jest dla ciebie. Bo może nie jest, a ta rozmowa do niczego nie zobowiązuje, poza tym, że porozmawiamy sobie o rzeczach pięknych, o rzeczach wartościowych, o rzeczach, które z czasem będą na tej wartości bardzo mądrze rosły i też o rozmaitych obiekcjach, lękach. 90% Polaków nie chodzi w ogóle do galerii i do muzeów. Ja uważam, my jesteśmy pod tym względem jakimś potwornym ogonem Europy i jeżeli ta rozmowa ma spowodować tylko jeden sukces w postaci przyjścia nowej osoby do galerii, to ja już czuję się wygrana. I ty powiedziałeś, że bardzo nam dziękujesz, to w ogóle bardzo miłe, ale tak naprawdę to my dziękujemy za możliwość bycia w społeczności. Bo to, o czym ja przed chwilą powiedziałam, o tej rozmowie, to jest właśnie to pomaganie, które my tutaj wszyscy celebrujemy, pomaganie naszym klientom. Ja nie mam co do tego wątpliwości, chociaż przyznaję, że jeszcze nie jestem twoim klientem, ale coraz bardziej z każdą rozmową dowiaduję się więcej na temat dzieł sztuki. Więc, każdy ma swój czas. Więc myślę, że to czeka mnie już całkiem niedługo. Agnieszko, bardzo ci dziękuję. Grzesiek, z twojej perspektywy, gdybyś miał tak powiedzieć w kilku słowach, dlaczego warto się odezwać do ciebie? Na miarę oczywiście przekażemy, tak, zostawimy dane, ale też zrobimy mailing do was wszystkich, żebyście mogli się odezwać bezpośrednio, ale tak, Grzesiek, miałbyś powiedzieć, dlaczego warto? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że ludzie najwięcej pieniędzy nie zarabiają na inwestycjach, tylko tracą. Jestem na rynku finansowym od już ponad 15 lat, więc z chęcią porozmawiam o tym, co warto robić i czego nie warto robić. I pokażę, w którym miejscu warto lokować swoje oszczędności, w zależności od kwestii tego, kogo i w jaki sposób, myśląc, będzie reprezentował mój rozmówca, więc zapraszam do kontaktu.
Super. Jacek, a jak to z tobą? Ja nie jestem taki zły jak dzisiaj. Ale chcesz, żeby się nie lubić, skoro ty mówiłeś, że tak, że nie, tam... Nie, no dzisiaj jakby też się umawialiśmy, że pokażemy... Się trochę pogryziemy. Trochę z gorszej strony te inwestycje, po to, żeby właśnie dać wam taką wartość w postaci tego, żebyście też obiektywnie spojrzeli na inwestycje. No i jeżeli miałbym spuentować taki przekaz dla was, to chciałbym, żebyście nie inwestowali pieniędzy, których nie możecie stracić i nie inwestowali na kredyt i jakby też zabezpieczali zyski, na przykład w postaci złota, żebyście jakby też nie stawiali wszystkiego na jedną kartę. Ta dywersyfikacja słynna bardzo pomaga często. No właśnie. I to myślę, że była bardzo dobra puenta dzisiejszej dyskusji, to znaczy każdy z was może sam zdecydować, która forma inwestowania będzie dla niego najbardziej odpowiednia. I ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żebyście być może patrząc na swoje oszczędności, patrząc na to, że macie, nie wiem, 20, 120, może 200, a może 2 miliony, żebyście być może podzielili część swoich oszczędności na chociażby na dzieła sztuki, być może na inwestycyjne whisky, ileś tych butelek whisky, może nawet jedną do wypicia. Albo na karnet Open w St. Andrews. Albo na karnet Open w St. Andrews, Jacek bardzo dobrze podpowiada. Ewentualnie na parę sztabek złota, może nie tyle, co wspomniany wcześniej pan z Chin, ale być może tyle, żebyście się czuli też z tym bezpiecznie. Bardzo was do tego zachęcam, dlatego że my bardzo często też w naszej społeczności mówimy o tym, że sprzedawanie to pomaganie. Mówimy też o tym, że warto do naszych klientów podchodzić w taki sposób, żebyśmy myśleli w ten sposób, żeby jak największą wartość dać. To, co dzisiaj też z racji tej debaty staramy się tutaj poprzez edukację przekazać, to też taką formę trochę pomocy wam, żebyście mieli większą wiedzę, większe informacje i też trochę takiego przelania zaufania, bo jak się domyślacie, znacie nas już od 6 lat, wiecie, że dla nas ten element zaufania, wiarygodności marki St. Andrews jest w zasadzie kluczowy, topowy. Więc to, że dzisiaj zaprosiliśmy akurat te osoby i te firmy do tej debaty, to też jest taki trochę z naszej strony przelanie zaufania, że to nie są przypadkowe osoby, to są osoby, które znają się, znamy się też już od jakiegoś czasu i dlatego mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to właśnie te osoby, a nie inne są tymi, które rekomenduję do dalszych rozmów, do współpracy, do tego, że jednak pieniądze potrzebują ciszy, ale też potrzebują też wiarygodności, pewnego zaufania do drugiego człowieka, żeby swoje ciężko zapracowane pieniądze gdzieś tam przekazać komuś. Moi drodzy, zarówno naszym dzisiejszym gościom, bardzo, ale to bardzo dziękuję za udział w tej debacie i zapraszam oczywiście na czwartkową imprezę Przystań Nowa Fala. Od 18 świętujemy. Wy również zbierajcie się już, bo to już było ostatnie. Mieliśmy webinar zdrowotny, mieliśmy webinar na temat inwestowania, to teraz już zostaje nam tylko i wyłącznie spotkanie integracyjne i wspólne świętowanie naszych 6 urodzin. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się dzielnie i do zobaczenia w czwartek. Pa!